Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco po raz kolejny w This War of Mine. Dlaczego wracamy do tej gry? Ano dlatego, że pod koniec tamtego roku wyszedł trzeci dodatek w ramach Season Passa do tej gry, który bardzo chciałem ograć, ale było tam innych premier trochę po drodze, więc stwierdziłem, że sobie to odsuniemy troszeczkę w czasie. Teraz mamy właśnie na to chwilę. Jeśli się dobrze orientuję, to ten trzeci rozdział nazywa się właśnie Gasnący Żar. Na kanale możecie zobaczyć normalną fabułę This War of Mine oraz właśnie te dodatki, czyli Obietnica Ojca, Ostatni Komunikat. A teraz zakończymy tą całą serię This War of Mine wreszcie, This War of Mine Stories, mianowicie rozgrywając Gasnący Żar. I to też zróbmy. Serdecznie zapraszam, bo historie są tutaj naprawdę wstrząsające. Oczywiście gra survivalowa, jeśli by ktoś nie wiedział, o ludziach, którzy żyją podczas wojny, o zwykłych ludziach. Tak, rozpoczynamy. Od pierwszego dnia. Trzeba będzie zarządzać zasobami, oczywiście jedzeniem, czy też zasobami do tego, by cokolwiek zrobić, skraftować. This War of Mine Stories. Chwytające za serce, strasznie były te poprzednie dwa dodatki, naprawdę. A, bo dobra, możemy iść. Myślałem, że jest jeszcze jakaś cutscenka. W trakcie oblężenia Pogoren mieszkańcy miasta byli nieustannie atakowani. Jeśli się dobrze orientuję, to będziemy mieli do czynienia i będziemy sterować Anią, jeśli dobrze pamiętam. Graznańska armia otaczająca miasto przeprowadzała skoordynowane ataki, by złamać ducha oblężony. Wojsko wzięło na cel konkretne obiekty i miejsca o dużej wartości kulturowej i religijnej dla Wyseńczyków. Wdrapię się tutaj. Mimo wielkiego niebezpieczeństwa, niektórzy gotowi byli zaryzykować wszystko, by chronić i ocalić swoje dziedzictwo. Oto historia tych, którzy próbowali. Musimy dotrzeć wreszcie do jakiegoś schronienia, bo w trakcie takiej zamieci najgorzej, jak właśnie pierwsze dni to będą dni zimy. Bo w zimę oczywiście musimy zadbać o to, żeby mieć czym palić na przykład. Piecu, żeby było ciepło w nocy, żebyśmy nie zachorowali. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Aha, radio. Nie korzystamy z radia? No dobra. W sumie w obecnej sytuacji może lepiej, żeby nikt nie przechwycił takiego komunikatu. Moja postać nie może biec. Jest to wszystko. Ale tutaj widzę, że już tak. Tu już mamy. Niech mi ktoś pomoże. Tutaj mamy już, zobaczcie. Nasz schron prawdopodobnie. Jeśli oczywiście. A nie, ktoś w środku jest. Proszę, pomóż mi. Mój Boże, co ci się stało? Wejdźmy do środka. Gasnący żar. Kurczę, ta muzyczka w tle. O Jezu. Pewnie dzień pierwszy, dokładnie. I mamy zimę. Mamy zimę, czyli to, czego się obawiałem. Mam nadzieję, że będziemy mieli spore zapasy, tak na początku. Jeśli chodzi o drewno. Ale mamy przy okazji. Mamy już piec, więc nie musimy go robić. Tym nie musimy się martwić. Ja też muszę sobie całą mechanikę przypomnieć, bo już dawno grałem w This War of Mine. Jak tutaj tym wszystkim zarządzać najbardziej optymalnie.
Bogoren zapanowała sroga zima, co jeszcze bardziej utrudniało życie w oblężonym mieście. Mieszkańcy stale mierzą się z ostrzałem snajperów, bombardowaniami i głodem, a teraz muszą w dodatku przetrwać jakoś siarczysty mróz. Ania, jak co dzień, toczyła walkę z bezlitosną rzeczywistością, gdy na progu jej domu padł wyczerpany mężczyzna umierający od ran ostrzałowych i z zimna. Bez wahania przyjęła go pod swój dach, licząc, że pewnego dnia dojdzie do siebie i opowie, co mu się przydarzyło. Czyli będziemy mnie sterować Anią, tak? Sierota, abstynentka. Tyle dobrze, nie będzie potrzebowała zdecydowanie alkoholu. Życie sieroty nie było łatwe, nawet przed wojną. Moi rodzice zmarli, kiedy byłam dzieckiem, więc wychowywał mnie dziadek. Był świetnym mentorem i wspaniałym wyseńskim artystą, który przekazał mi wszystko, co wiem o życiu i sztuce. Kiedy odszedł, musiałam nauczyć się żyć w pojedynkę. Została mi po nim wielka rodzinna kolekcja, która przypomina mi o przyjemniejszych czasach i daje nadzieję na lepsze jutro. Dobra, nic więcej. A to co jest za osoba? Palacz abstynent. To się dogadają. Nieznajomy mężczyzna. Na progu domu Ani padł wyczerpany mężczyzna, umierający od ran postrzałowych i z zimna. W tej chwili jest nieprzytomny, ale od czasu do czasu z jego ust wyrywają się pojedyncze słowa. Najwyraźniej śni mu się jakiś koszmar. Jest ciężko chory, lekko ranny i bardzo głodny. No dobra, 8... Co to jest? Plecak nieznajomego. To plecak nieznajomego. Nie chcę w nim grzebać, ale nie sposób nie zauważyć, że w środku znajdują się przedmioty liturgiczne. Między innymi szal modlitewny i ozdobna świeca. Te rzeczy mają chyba olbrzymią wartość dla tego człowieka. Zobaczmy to. Jego stan się pogarsza. Ma rozpalone czoło i ciągle się trzęsie. Okej. Możemy... A nie, tak możemy, dobra. Sprawdźmy w takim razie, co mamy tutaj. 6:50 rano. 8 stopni. Musimy dbać o temperaturę zdecydowanie w nocy. O, mamy mięso, super. Bierzemy wszystko. Lecimy na górę. A widzę, że tutaj jest trochę opału chyba. Mogę ważyć zamek, jak mam narzędzia, ale nie mam narzędzi. Dobra, włazimy na górę. Na szczęście Ani nic nie dolega. Wypadałoby zrobić drugie łóżko. Jeśli on będzie dochodził do siebie, to warto, żeby Ania miała też gdzie spać. Oczywiście bierzemy to też. Czyli potrzebujemy jednego wytrycha albo jakiegoś łomu. Weźmy wszystko. Sprawdźmy to. Ekstremalnie mroźna zima sprawia, że jeszcze trudniej tu przetrwać. Musimy stale kontrolować temperaturę i pilnować, by piecyk nie zgasł. Inaczej możemy w nocy umrzeć z wyziębienia. Jeżeli uda nam się utrzymać temperaturę powyżej 10 stopni, wychłodzenie nie powinno być problemem. Powyżej 10 stopni, tak? Lepiej sprawdźmy, czy mamy czym palić. No właśnie, czekajcie, nasze rzeczy... No nie mamy za bardzo czym palić, więc prawdopodobnie trzeba będzie w jakimś tam stopniu... to ogarnąć. No spaj. No halo! Co jest? A, bo ja na niego kliknąłem, sorry. Można mu donieść też jedzenie. Co możemy zrobić? Możemy zrobić łóżko? Nie możemy. Z tego względu, że nie mamy jeszcze drewna. Pozwala wytwarzać narzędzia takie jak łopaty do przerzucania gruzu, łomy do wyłamywania drzwi. Potrzebowałbym też kuchenkę. Zdecydowanie potrzebujemy tak. Warsztat metalowy. Potrzebujemy prostą kuchenkę. Piec mamy na górze, ale też opał by trzeba było zrobić na noc. Zdecydowanie na noc by trzeba było zrobić opał. Chociaż jeden, dwa. Dobra, idziemy w drugą część tego całego domostwa. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, trzeba byłoby zajrzeć tutaj. O! Temperatura mogła być odrobinę wyższa. Jest, trochę drewna. Super. Sprawdźmy to. Stary warsztat dziadka. Dawno mnie tu nie było. Tyle wspomnień. Są też... tury? Które dla mnie wyrzeźbił? Tury? Czym są tury? A, wspomnienia.
Dziadku, kiedy dorosnę, zostanę artystką, tak jak ty. Na pewno. W twoich żyłach płynie wspaniały talent. Masz w sobie mnóstwo pasji, to pewne. Czy ty się ze mnie napijasz, dziadku? Anio, jakbym śmiał. Właściwie to mam coś dla ciebie, zobacz. Co wyrzeźbiłeś? Czy to koń? Prawie. To wyseńskie tury. Widziałaś wcześniej jakiegoś? Nie, ale chyba czytałam o nich w jednej z twoich książek. Te tury żyły kiedyś w okolicy Pogoren, zgadza się? O tak, na stromych zboczach wyseńskich gór. Prowadziły i chroniły naszych ludzi przez stulecia. Później stały się symbolem naszej wolności. Proszę, weź. Mogę je zatrzymać? Należą do ciebie. Ale musisz o nie dbać. Tak jak te tury dbały o Wysenę w przeszłości. Trochę wspomnień nie zaszkodzi zdecydowanie. Dobra, co mamy więcej? Chodźmy. Trochę drewna. Super. Rodzina Ani gromadziła w tej szopie dzieła sztuki przez całe dziesięciolecia. Są wśród nich unikatowe wyseńskie arcydzieła i osobiste pamiątki o ogromnej wartości sentymentalnej dla Ani. A zarazem ostatnie namacalne szczątki jej przeszłości. Co to jest? Lista eksponatów. Okej, główna kolekcja. Drewniany tur. Rodzaj dzieło sztuki. Nazwa drewniany tur. Drewniana rzeźba przedstawiająca tura, legendarny wyseński symbol. Stworzył ją dla Ani jej dziadek, gdy była jeszcze dzieckiem. To najcenniejszy przedmiot w całej jej kolekcji, przypominający o szczęśliwym dzieciństwie z dziadkiem. Akcja na przedmiocie. Niektóre przedmioty z naszej kolekcji mogą posłużyć za opał, dzięki czemu można będzie się ogrzać. A wykorzystaj na opał. 3. To jest, ale to jest, zobaczcie, bardzo ważne. Prawdopodobnie, jeśli byśmy to spalili, to psycha Ani by mocno siadła, była mocno przygnębiona, zdaje się. Obraz Nasz Dom. Dzieło sztuki, akwarela przedstawiająca dom rodzinny Ani. Namalowała ją na długo przed jej narodzinami matka. To jedna z rzadkich pamiątek, jakie zostały Ani po śmierci mamy. I zobaczcie, możemy 8 opału zdobyć za spalenie tego obrazu. Rzeźba Wspomnienia Wieków, dzieło sztuki, abstrakcyjna rzeźba stworzona z kawałka drewna tępowego przez dziadka Ani. W tej serii dzieł chciał on połączyć motywy natury z nowoczesnymi trendami. Naszyjnik Ani, bardzo ważne. Złoty naszyjnik przekazywany w rodzinie przez kobiety z pokolenia na pokolenie. Matka miała podarować go Ani na jej 18 urodziny. Niestety nie doczekała tego momentu. No tego akurat nie spalimy, no to nie będzie jako opał, no bo to jest metalowe, prawda? Zegarek ojca. Można tylko i wyłącznie jeden opał z tego wciągnąć. Szwajcarski zegarek, który należał do ojca Ani. Otrzymał go od burmistrza Pogoren w nagrodę za wkład w rozwój miasta jako jego urbanista. Uważał jednak, że taki zegarek nie pasuje do skromnego człowieka i jego pokroju. Przechowywał go w ukryciu jako zabezpieczenie na czarną godzinę. Okej, okay. Sprawdźmy tutaj, co mamy. Wraz z rozrostem kolekcji, dziadek Ani powiększał swój warsztat, by pomieścić w nim więcej dzieł sztuki. Przebijemy się przez to? Bo ja nie wiem czasem, czy nie potrzebujemy do tego łopaty. No, dobra. Temperatura jest niemal idealna. O, wytrych! Super. I trochę więcej przedmiotów. Dobra, superancko. Czyli tutaj możemy prawdopodobnie zrobić nawóz, tak? Bardzo chętnie bym, kurczę, wziął warzywa, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że... No nie, no nawozu nie.
Tutaj będziemy wytwarzać warzywa zdecydowanie, tylko potrzebujemy oczywiście wody. Mamy tylko 8, a potrzebujemy 10. No dobra, no to w takim razie wracamy. Weźmiemy sobie trochę tego. Weźmiemy sobie trochę... śniegu. Zróbmy. Damy radę jeszcze za dnia? Powinniśmy. Na pewno co przed końcem dnia. Niepotrzebne nam będzie stricte łóżko. Będzie potrzebny nam opał na noc. I będziemy musieli przygotować jakieś jedzenie dla tego gościa. Bo on jest bardzo głodny. Jeśli dobrze pamiętam, tak? Jest bardzo głodny właśnie. Okej. No to w takim razie lecimy tutaj. Chyba, że jeszcze ewentualnie możemy tutaj wskoczyć. Bo jak mamy wytrych, to możemy spokojnie sobie nim otworzyć właśnie to, co nam zostało. Okej. 6 stopni, cały czas spada. I mamy warzywa i mięso. Super. Dobra, no to w takim razie potrzebujemy zrobić kuchenkę jeszcze i być może uda nam się gościa postawić na nogi, zwłaszcza jeśli chodzi o jego głód. Dobra. 30-15. Okej. To zdecydowanie musimy najpierw zrobić to. Czy chcemy zrobić tutaj? Możemy zrobić tutaj. Tu wygląda jak kuchnia, nie? Więc lećmy tam zrobić. Mamy warzywko. Mamy też mięsko, więc będziemy mogli sobie spokojnie to zrobić. Jakąś zupę. Z warzywa i mięsa zrobimy sobie zupę. 6 stopni. A, umrze bez leków. No zdecydowanie, teraz leki mu się przydadzą. Bandaże, leki oraz jedzenie. Tylko z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy się przejmować jakimś gościem, który padł u naszych drzwi? Ale jak prosił o pomoc, to okej. Sprawdźmy, czym możemy zrobić? Potrzebujemy 2 opału. Potrzebujemy zdecydowanie 2 opału. Materiały, filtr potrzebujemy do wody pitnej, ze śniegu. Ajajajajaj. Dobra, to zróbmy tak. Z tego zróbmy jeden opał. No, za dużo tutaj akurat opcji nie mamy, niestety. Dobra. Z tego zróbmy 2 opału. Świetnie. Niestety chyba nie będziemy mieli wystarczającej ilości wody, chociaż nie. Powinniśmy mieć, więc może jeszcze przed końcem dnia uda nam się zasadzić jakieś te. Uda nam się zasadzić jakieś... warzywka. Będzie na później. Cyk. Musimy się wyrobić przed końcem dnia. Będziemy w stanie dać zupę? Jest. Super. Proszę cię, nieznajomy, musisz jeść. Zobaczmy. Jest bardzo głodny, ale po tym powinien wrócić do normalności. Jest teraz tylko i wyłącznie głodny. No dobra, no to co, no to... no to dajmy mu jeszcze jedno. Będziemy na tym równym poziomie, prawda? Przynajmniej nie będzie głodny, nie będzie głodował w tym całym okresie. A my musimy podrzucić do tego, do pieca. Niedobrze, 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 niedobrze. Muszę znaleźć leki. Najpierw to tylko Hana. Czy to mamy wszystko z drugiej strony gdzieś. Okej. To zróbmy z drewna. Musimy podrzucić trochę do pieca. 6. Bo o 7 albo o 8 kończy się dzień. 5 stopni. Co tu się dzieje? No ale tutaj nic więcej nie mogę dołożyć. No halo. Dobra, dasz radę tam dojść? 9 stopni. No 9 stopni przy... nie... Czyli musimy chyba utrzymywać, jeśli chodzi o temperaturę na noc, to musimy chyba 6 opału tam podrzucać. No bo inaczej nie będzie. Zróbmy to. Nie wiem, czy uda mi się. Chyba mi się nie uda tego zarzucić.
40. No, zdecydowanie. Nie zasadzimy tego. Noc. Dobra, no trudno. Nie wyrobiliśmy się. Na szczęście Ania jest bardzo dobrym przeszukiwaczem. Ten śpi w łóżku, lekko ranny i ciężko chory. Czyli może niekoniecznie mu będą potrzebne bandaże, ale będą mu zdecydowanie potrzebne leki. Ania ma 11 miejsc w ekwipunku, więc zdecydowanie idziemy na zapasy. I teraz tak. Albo supermarket jest aktualnie niedostępny, jest dom sąsiada, albo plac budowy. Ten plac budowy to smutna pozostałość po programie rozwoju Pogoren, który przerwała wojna. Porzucona konstrukcja może nadal kryć niezbędne do przetrwania zasoby. Leki niewiele, broń dużo, części dużo, materiały niewiele, jedzenie niewiele. Materiały niewiele, broń dużo, części dużo. Kurczę. Dom sąsiada. Niewielki dom niedaleko domu Ani. Mieszka w nim starszy mężczyzna o imieniu Tito, który przyjaźnił się z rodzicami Ani. Po śmierci żony zamknął się w sobie, ale może warto byłoby go odwiedzić. Może ma jakieś leki na zbyciu. Kurczę. Może jednak nie kradnijmy od sąsiada. Mam wrażenie, że jak będziemy kraść sąsiada, no to zdecydowanie pogorszy się stan psychiczny Ani, więc wolałbym iść na plac budowy. Z drugiej strony na placu budowy mogą być inni przeszukiwacze i możemy być wygonieni stamtąd, ale no, kto nie ryzykuje, ten wiadomo. Okej, okay, bo mamy też składniki leków też przy okazji. To może... Może coś z tego wytworzymy kiedyś. Nie mamy łopaty, nie mamy łoma, nie mamy czym się bronić, więc tylko z pustymi rękami pójdziemy po zapasy. Wow. Możemy bić się na pięści. Mam nadzieję, że znajdę tu na około do piecyka. No zdecydowanie, bo noc to by się przydało. Nocy. Tutaj trzeba było bardzo ostrożnie przeczesywać to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że to wygląda, jakbym mógł tam przejść. O, malutko, ale zawsze. Aha, możemy tu wejść na dół. Okej. Okay. Właśnie tak się zastanawiałem, jak tu zejść. I teraz tak, zazwyczaj brałem wszystko i składowałem to w jedno miejsce, żeby móc później bardzo szybko wymieniać sobie te rzeczy. Po drugie, rzeczy się stakują na jednym slocie, stakuje się dużo rzeczy. Więc zdecydowanie tak warto... O, zniszczony piecyk, części w środku mogą być. To zdecydowanie tak. Teraz pytanie, czy uda nam się wejść wyżej? Noc też mamy ograniczoną. A nie będzie... Tu nie przejdę. Na szczęście na razie nikogo nie ma. Możemy sobie zajrzeć tutaj. Okej. Niestety nie mamy gdzie tego wszystkiego składować teraz. No ale dobra, spróbujmy tutaj. Na tym piętrze najwyżej sobie zaskładujemy wszystko. Więc zróbmy tak. I tutaj będziemy wszystko. To będzie tak po środku tego chyba całego miejsca. Potrzebowalibyśmy piły do tego, żeby to oczywiście przepiłować te kraty na dole i dostać się do piecyka. Być może jakieś ulepszenie do piecyka byśmy mieli. Właśnie, bo nie zwróciłem uwagi, co potrzebujemy do tego, by ulepszyć piecyk, by on nie był taki opałożerny, brzydko powiem. Po prostu, żeby miał lepszą wydajność. Być może, żeby lepiej grzał, być może, żeby mniej opału wciągał. No nie wiem. Mamy coś? Nie, dobra, właśnie na górę. Nie mogę tam dotrzeć? Jasne, że mogę. Oj! Tu mamy jakichś ludzi. Niedobrze. Zdecydowanie będzie trzeba ich omijać. Czyli nie będzie można biegać w pobliżu nich. Dobra. Drzwi są zamknięte. No nie, nie mamy niczym, nie mamy niczego, czym moglibyśmy sportować zamek. I tutaj wolałbym jednak się nie kręcić. Dlaczego? Dlatego, że mogą mnie usłyszeć. Tylko czy my możemy jakkolwiek zejść na dół?
Tak, żeby nas nie zauważyli. Chyba tak. Dobra, i potrzebujemy teraz tak, zejść tutaj. Tu. A, tam, tutaj nie dotrę. O kurcze. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze, to musimy iść jednak górą. Ajajajajajajaj. Dobra, to ryzykujemy, bo ja nie wiem, czy ja tutaj wrócę. Bo jeśli nie wrócę do wyjścia, no to będzie lipa. Okej. Nie potrzebujemy papierosa. Chociaż z drugiej strony papieros może być o tyle spoko, że możemy go sprzedać, ale może nie skręta. Może to będzie bardziej wartościowe. Okej, lecimy na górę. Bo przed końcem nocy musimy dotrzeć do wyjścia. Jeśli nie dotrzemy do wyjścia, no to będzie problem. Ale tutaj druga część, no zdecydowanie jest do sprawdzenia. Boję się, że oni mnie zauważą, jeśli ja tu zejdę. A, zamknięte drzwi, dobra. Czyli nas tutaj nie zauważą. Oni siedzą tam w tym swoim... O, 10 wody! Zdecydowanie tak. Może zamiast broni. Bo ja tak szybko broni wykorzystywać nie będę. 10 wody destylowanej. Jak najbardziej. Ale leków nie ma. Wydaje mi się, że oni mają leki przy sobie. Mięso! To tak. Zdecydowanie skręt out. Warzywka. I mięsko. Może tak, jakby ktoś chciał przyjść na wymiankę. Nie! O kurde. Dobra, oni są... Dobra, czyli oni nie są... Okej. Oni nie są nieprzyjaźni. Okej. O Jezus Maria, już myślałem, że oni są jacyś, wiecie, nieprzyjaźni, nie? Bo zawsze trzeba na to uważać, że oni będą jakimiś ludźmi, którzy będą zdecydowanie chcieli nas, wiecie, wygonić stąd, nie? Ból minął, nie czuję go już. Albo są pijani, albo są obłąkani, no bo nawet do nas nie zagadali. Nie wiem, czy zauważyliście. Trzeba będzie tutaj tak czy inaczej przyjść kiedyś z piłą. Coś tutaj jeszcze? Zostało nam? Nie zrzuciliśmy wszystkiego w jedno miejsce. Tego skręta zostawiliśmy. Nie wiem, jak tam dotrzeć. No dobra. Tutaj też nie wiesz, jak dotrzeć. No trudno. Trzeba będzie przechodzić przez tych gości. Bo inaczej nie damy rady. Okej. Wracamy. Nie będę ryzykował jedynego naszego poszukiwacza na to, żeby w nocy miał jakiekolwiek obrażenia, jeśli nie wróci na czas. Wiecie, pod osłoną nocy można spokojnie chodzić. Robi się bardzo zimno, dzień drugi. Dziś w nocy mi się poszczęściło, spójrzcie tylko na to. Nieznajomy jest bardzo blady i przez cały czas kaszle. Wygląda na ciężko chorego. Głodna i zmęczona. Jest głodny i ciężko chory. Dochodzi do siebie, ale nie jest już ranny. Przy okazji, słuchajcie, nie jest już ranny. I teraz tak, Ania, głodna i zmęczona. Oni mogą mieć status głodnego przez jeden dzień, czyli tego dnia będą głodni, następnego dnia można ich dopiero nakarmić. I nadal będą okej. Zobaczmy sobie, co potrzebujemy do ulepszenia tego piecyka, to po pierwsze. Konserwy by się przydały, kurczę, też. I ona może sobie spokojnie połowę dnia... Swoją drogą... Czy ja zasadziłem te... A, nie do końca zasadziłem. Ulepszony piecyk. Potrzebujemy termoregulatora. Bardzo możliwe, że ten termoregulator jest właśnie za tymi kratami. Jak był komentarz, że tam jest zepsuty piecyk. Być może jakieś części będziemy mogli z niego pozyskać. No i proszę bardzo. Ten termoregulator bardzo możliwe, że tam jest. Ogrzewa nasze schronienie dużo wydajniej, zużywając przy tym mniejszej ilości opału. Czyli to, co mówiłem, jest bardziej wydajny przy mniejszej ilości opału. I super. I w to będziemy musieli zdecydowanie iść, ale no potrzebujemy jeszcze leków.
Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. W następnym odcinku wybudujemy jakieś łóżko, żeby się przespała. No, a później będziemy wchodzić na kolejne... akcje, by uleczyć chorego. Także dziękuję wam bardzo za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przy tej historii, bo zdecydowanie jest... no, głęboka. I zobaczymy, do czego nas doprowadzi. I czy uda nam się przetrwać. Także dziękuję wam bardzo gorąco. Zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. A my widzimy się już jutro. Dzięki za wasz czas. Na razie. Pa, pa.